Witajcie bobasy, na start pragnę powiedzieć, że nie będzie to recenzja wyjadacza tej serii, nie będzie to też recenzja multiplayera, skupię się bardziej na singlowym doświadczeniu, no i poniekąd na kooperacji w wyczekiwanej przeze mnie sieczki, która dla normalnego gracza sprawdziła się naprawdę dobrze, a który nie zagłębi się w to uniwersum na tyle, by siać swoje mądrości na lewo i prawo. Przede wszystkim inne gry z uniwersum Warhammer 40,000 dla zwykłych graczy są, powiedzmy, mało czytelne, miały dość skomplikowane mechaniki i ogólnie były bardziej skierowane dla wyjadaczy serii. Tak Space Marines pierwsza, jak i druga odsłona to gry, przy których się zrelaksujesz po ciężkim dniu. Weźmiesz do ręki boltgana i miecz, no i zaczniesz robić krwawą sieczkę, która sprawi ci masę radości i frajdy. Ja przynajmniej tak miałem, bo na grę kazano mi czekać aż 13 lat i to bardzo długo jak na kontynuację, tak więc wyczekane wreszcie zostało nam dane. I nie zrozumcie mnie źle, dla mnie jako zwykłego gracza Space Marine 2 było bardziej przystępne i ciekawsze niż gry, które wyszły przez ten okres czasu. Znowu wcielamy się w Demetriana Titusa, który został oskarżony o herezję, bo był odporny na moce chaosu. Tak inkwizycja postanowiła go przesłuchiwać i torturować przez wiele lat, by finalnie dojść do wniosku, że jest on wolny od chaosu, a żeby odpokutować i udowodnić, że wart znowu być Marines, stał się Black Shield i dołączył do Straży Śmierci, która służy likwidowaniu potencjalnych zagrożeń, zanim przejdą w stan pełnej gotowości. Innymi słowy, stłamszaniu zagrożenia w jego zarodku. Tak łącznie mija 100 lat od wydarzeń z pierwszej odsłony, a nasz Titus został wezwany przez Imperatora w szeregi Space Marines, bo potrzebny jest każdy Bold Gun, aby pokonać nowe zagrożenie, jakim jest rój Tyranoidów, gdzie będziemy walczyli z setkami obślizgłych robali, przypominających tych ze StarCrafta. Tłuc będzie co, a krew będzie lała się strumieniami, no i za to uwielbiam tą grę. Bo dawno nie grałem w tak bardzo groteskowy tytuł, gdzie powaga jest na najwyższym poziomie, a rozwałka daje masę satysfakcji. Niektórzy recenzenci uważają to za minus, że nie padają suchary czy jakieś żarty, ale nawet taki nowicjusz jak ja wie, że seria Warhammer, jakakolwiek, nieważne czy ta 40,000 czy słynąca z Dark Fantasy, jest i będą na bardzo poważnym poziomie i nie ma tutaj miejsca na podwórkowe żarty. To jest era wojny, wojny, z której się nie żartuje, tak więc nie będzie tu młodzieżowego luzactwa, nie będzie też współczesnej poprawności i innych głupot, którymi współczesne gry są przesiąknięte, co mnie osobiście jako gracza cholernie cieszy, bo naprawdę granica dobrego smaku dawno została przekroczona. I chwała za to deweloperowi, że nie uległ i nie pozmieniał czegoś w imię idei, bo tak dziś trzeba. Brawo! Tym bardziej, że ten tytuł naprawdę sprawia, że czujemy się jak typowy twardziel, jak Space Marine, przepraszam, Ultramarine, bo tutaj twórcy mocno się postarali, aby to właśnie gracz poczuł się częścią tego ogarniętego wieczną wojną świata. I nie oczekujcie ciekawej fabuły, czy super zwrotów akcji, albo ciekawych postaci. Tutaj cała ta otoczka jest prosta jak budowa cepa. Każdy z bohaterów kieruje się prostymi celami w swoim egzystowaniu. Na przykład wiernie służyć Imperatorowi, albo dążyć do fanatycznej nienawiści do chaosu. Takie proste dyrektywy życiowe towarzyszą naszym bohaterom. Nie są one super skomplikowane, po prostu są. Bo sama gra słynie z rozgrywki, a nie z fabuły, która jest tylko zarysowaniem. Prostym pretekstem do robienia krwawej jatki na ekranie. Co ciekawsze, gra jest na silniku Swarm Engine, czyli silniku rojów Space Marines 2. Ten silnik sprawdza się idealnie, bo dzięki temu silnikowi właśnie możemy zobaczyć dziesiątki, jak nie setki wrogów na ekranie. Ten sam silnik wykorzystano w innej grze o zombie tego samego dewelopera. Robactwo, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, potrafi w bardzo szybkim tempie pochłonąć i niszczyć wszystko to, co żyje. Tak więc nie będzie łatwo, bo przeciwników wielu, a my jeden. Mamy nasz pancerz, ale kiedy opadnie jego odporność, to zaraz spada nam życie. Tak więc musimy walczyć z głową, używanie różnych rodzajów boltgunów będzie czymś oczywistym, którymi zresztą strzela się inaczej, co jest oczywiście bardzo fajną sprawą, bo każda broń to inne czucie strzału, a tym samym czujemy i widzimy, jak poszczególna giwera daje kopa i ma moc. Granaty też się przydadzą, szczególnie na wielu wrogów, a widok odlatujących i unoszących się w powietrzu kończyn jest czymś naprawdę miłym. To tylko potęguje wrażenie, że my jako Ultramarines mamy tę moc, że nie tylko w środku roju możemy oberwać po dupie, już pomijam fakt, że możemy robić uniki oraz kontrować wroga, co powoduje fajne wykończenia, albo na przeciwniku, który jest już zamroczony, możemy wykonać brutalny finisher. Jako urozmaicenie są znajdźki, gdzie są poszczególne zapiski czy typowe głosowe dzienniki, jak i relikt gwardzisty, które dają nam dodatkową szansę na samodzielne powstanie po powaleniu. W przeciwnym razie, kiedy takiego reliktu nie mamy, będziemy musieli liczyć na pomoc naszych kolegów z drużyny, aby nam pomogli. Walka jest dość łatwa i przystępna, trochę jedynie nie podoba mi się, że walka bronią białą sprowadza się do jednego przycisku, w którym mamy zarówno lekki atak, jak i silny atak. Naciskając szybko wykonujemy lekki atak, przytrzymując ten sam przycisk, tylko wolniej go przyciskając robimy serię mocnych ciosów, ale do wszystkiego da się przyzwyczaić. No i byłbym zapomniał, że same kontry, jak i finishery naładują nam naszą tarczę pod naszym życiem. Chwalebną furię, która widnieje na dolnej środkowej części ekranu, możemy aktywować, kiedy się naładuje, ta zaś w trakcie jej działania odradza nam życie. Nie zabraknie też stymulatora życia, czyli po prostu apteczki, której możemy używać, gdy znajdziemy się w większych tarapatach. Uzbrojenie jest niczemu sobie, możemy dzierżyć jeden boltgun, broń przyboczną oraz oczywiście jakąś broń sieczną albo obuchową do walki wręcz. Sporadycznie możemy wziąć w dłoń ciężki boltgun z jednym magazynkiem. Do naszej dyspozycji oddano 11 karabinów bojowych, w tym boltgun snajperski, miotacz ognia, plazmę oraz kilka innych rodzajów boltgunów. Według mnie ilość jest zadowalająca, zwłaszcza, że nie zabraknie granatników czy pocisków, które będą przebijać się przez ksenosy jak przez masło. Z pistoletów mamy tylko pistolet boltowy, zwykły i ciężki oraz plazmowy, zaś z broni na walkę wręcz uzbroimy się w miecz łańcuchowy, młot gromów albo wspomagany miecz, pomijam nóż bojowy, bo jest on najmniej skuteczny w walce z rojem. Trochę zabrakło mi tutaj więcej broni w walce na bliższy dystans, np. toporów, to by było już coś. Przed każdą misją mamy swój hub, gdzie możemy się dozbroić, zmienić nieco swój wygląd, choć to zdecydowanie rozwinięto w multiplayerze i operacjach. Oraz możemy wybrać jakąś z dostępnych misji, albo po prostu ją powtórzyć. A co ważne i bardzo ciekawe, tutaj w Space Marines 2 lepiej ukazano wojnę w tym uniwersum. Widać nie tylko Super Marines, ale również zwykłych piechurów, czołgi w oddali wybuchy, walkę ludzi z rojem oddano naprawdę super. Dodatkiem jest jeszcze fajna interakcja z otoczeniem, gdzie nawet worki z piaskiem, beczki i inne obiekty wchodzą z nami w interakcję. Graficznie jest znacznie lepiej niż w poprzedniej odsłonie. Ja wiem, że to 13 lat, ale sama zmiana silnika to już spory plus. Postaci są pełne detali, otoczenie też jest niczemu sobie, które potrafi cieszyć oko, zaś na ekranie dzieje się dużo, a ilość wylewanego osocza przekracza wszelkie możliwe normy. Sam feeling strzelania, moc naszego kosmicznego Marines został oddany perfekcyjnie. No i jeszcze jest jeden czasoumilacz, który nazywa się Operacje. Można zagrać w nie w koopie z dwójką dodatkowych znajomych, albo po prostu samemu z botami, które ku mojemu zdziwieniu wcale nie są takie głupie. No i tutaj miło się zaskoczyłem, bo same operacje są powiedzmy takim dopełnieniem do głównej fabuły, gdzie całość widzimy z perspektywy innego oddziału. Niby nic, ale fajne dopełnienie i takie urozmaicenie, gdzie głupotą byłoby o tym nie wspomnieć. Tak jak mówiłem na początku, multiplayera nie sprawdziłem, bo nie miałem jak, gdyż ograniczał mnie czas. Ta recenzja powstała dzięki pewnej życzliwej osobie, która udostępniła mi tytuł na kilka dni, aby mógł przejść kampanię i stworzyć dla was tą recenzję. Choć sam przyznam się bez bicia, nie jestem jakimś zwolennikiem multiplayerowych zmagań i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak więc jakie jest podsumowanie? Przede wszystkim na plus. Świetny klimat Warhammera 40 000. Dobra walka na bliski dystans oraz feeling strzelania daje sporo frajdy. Oprawa graficzna, jak i silnik, dzięki któremu zobaczymy setki przeciwników na ekranie. Kooperacja jako dodatkowe misje zarówno z żywymi graczami, jak i do pogrania samemu oraz wykreowany świat w grze. Zaś do minusów zaliczyłbym brak większej kustomizacji naszego Marines, choćby takiej jak w operacjach. Drobne spadki płynności, gdzie czasem gra lubi chrupnąć na każdym sprzęcie. Stąd moja ocena Space Marines 2 to 9 na 10. Dawno nie grałem w tak dobrą sieczkę w uniwersum Warhammera 40 000. Nie ukrywam, że na ten tytuł czekałem bardzo długo, aż się doczekałem. Jeszcze bym sobie życzył hack and slasha TPP a la God of War w uniwersum Warhammera, to byłbym w niebo wzięty. Ale to tylko pobożne życzenia. Na dzisiaj to już wszystko. Komentuj i przede wszystkim subskrybuj mój kanał. Dzięki za Twój poświęcony czas. Do usłyszenia niebawem. Cześć!